Witam Państwa serdecznie. To jest Salonik Polityczny Telewizji Republika. W saloniku goszczą dzisiaj Agaton Koziński, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha. Dzień dobry. I proszę Państwa, zacznijmy od ustawy, która ma chronić naszą wschodnią granicę i przeciwko której się 167 posłów opozycji opowiedziało. I no nie wiem właściwie, czy można uznać, że to już jest jakieś ostateczne pęknięcie, jeśli chodzi o kwestię granicy. No bo odrzucenie takiej, oprotestowanie takiej ustawy, która naprawdę nie daje chyba merytorycznych powodów do zastrzeżeń, już jest takim jednoznacznym symbolem, że cokolwiek PiS, to my nie. Jeżeli PiS uważa, że trzeba bronić Polski, to my uważamy, że nie trzeba. Problem jest cały czas ten sam, czy chodzi o granicę, czy chodzi o jakąkolwiek inną sprawę, która wydawałoby się, że powinna wywołać taką wspólną reakcję. Znaczy, problem jest z dramatycznym deficytem zaufania. I nie mówię tutaj nic nowego, bo już wielu analityków na ten temat mówiło. Krótko mówiąc, wygląda to tak, w pewnym uproszczeniu, że opozycja widzi i ma w jakimś stopniu rację, że PiS na tej sytuacji politycznie zarabia. No zarabia. Każdy by zarabiał na tej sytuacji. To nie jest tylko kwestia Prawa i Sprawiedliwości. Zarządzać. Ale z tego deficytu zaufania wynika takie podejrzenie i myślę, że ono jest autentyczne. Natomiast czy jest uzasadnione, nie przesądzam, że rządzący będą korzystać z takiego instrumentu, jakim jest ta ustawa, żeby no, przedłużyć w jakiś sposób ten korzystny dla siebie stan, albo żeby go wzmocnić, że będą go, krótko mówiąc, nadużywać. I uczciwie trzeba powiedzieć, że ostatnie 6 lat no, daje powody, żeby mieć takie podejrzenia i obawy. Z drugiej strony również jest podobny brak zaufania. Czyli jest prawdopodobnie myślenie takie, my sobie musimy przyszykować instrument, który nam pozwoli w razie czego wykorzystać ten atut dla naszej korzyści również, poza tym, że oczywiście chronimy kraj i tak dalej, ale wykorzystać go, bo przecież ta nieuczciwa opozycja natychmiast wbije nam nóż w plecy, jak tylko będzie możliwość. I to jest, jeśli chodzi o głosowanie nad tą ustawą, no ale przecież mamy wokół sprawy granicy inne sytuacje, które wydawałoby się, powinny się wydarzyć. Na przykład niedoszłe spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Dlaczego RBN się nie spotkała? Oczywiście, że powinna była się spotkać, bo to jest dokładnie sytuacja modelowa, żeby zwołać posiedzenie RBN. Ale ile razy było zwoływane posiedzenie RBN, to była to okazja dla opozycji, z gwałcicielem konstytucji. No więc dokładnie. Albo przyjdziemy i wyjdziemy demonstracyjnie. Więc dokładnie o to właśnie chodzi. Albo prezydent nie zwołuje RBN dlatego, że ma prawdopodobnie obawy, jak wykorzysta to spotkanie opozycja. Jeszcze wyjdą z tego spotkania i coś powiedzą potem i tak dalej. Natomiast opozycja oczywiście no, też nie ma zaufania z kolei do tej drugiej strony, więc to moim zdaniem to jest w ogóle najważniejszy wniosek, który wynika z tej sytuacji nad granicą, że mamy tak gigantyczny deficyt zaufania w życiu publicznym, że on nas może w pewnym momencie zabić, może nas kosztować bardzo drogo. No ale jeżeli jest tak, jak mówisz, to jest jakieś zapętlenie się opozycji w tej sytuacji, ponieważ to, że PiS zyskuje politycznie na hybrydowej wojnie wytoczonej nam przez Łukaszenkę, bo to chyba, a tak naprawdę chyba przez Putina, bo to można tak nazwać, to przecież wynika z tego, że opozycja się zachowała tak, jak się zachowała. Znaczy, że od pierwszego momentu, kiedy się pojawili na polskiej granicy migranci, bo póki byli na litewskiej, łotewskiej, to zauważyłem, nawet Gazeta Wyborcza relacjonowała to uczciwie, w tonie sympatii dla Łotyszy i Litwinów. W momencie, jak się tylko pojawili na granicy Polski, no to nagle w jednej chwili przyjęty został ten ton, który jest obecnie. To znaczy, że biedni ludzie, których Polacy prześladują, nie chcą wpuszczać, że hańba, że pushbacki są sprzeczne z prawem międzynarodowym i tak dalej, i tak dalej. Więc sami się władowali w sytuację, kiedy obstawili, no, najdelikatniej mówiąc, niepopularną w społeczeństwie tezę, a teraz co? No to teraz jeszcze brną w to. Użyję swojego ulubionego powiedzonka, że jest jeszcze gorzej. Ponieważ jak obserwowałem te małpiarnie, no bo to tylko tak można nazwać, w Sejmie, to główny argument był taki, że dlaczego łamie się konstytucyjne prawo do swobodnego poruszania się ludzi, przemieszczania i wszystkich takich rzeczy.
No to, ponieważ trochę pamiętam, to sobie przypomniałem od razu, że jest ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu epidemią, chorobom zakaźnym. Pewno streszczam tytuł, bo on jest trochę inny. Mówisz, że to jest z 2008. Tak, z 2008. O zwalczaniu i zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych tak, u ludzi. Tak jest. Tak. To jest ta ustawa przyjęta przez większość Platformy Obywatelskiej Polskiego. Tak, której Paweł Kowal nie Polskiego zna. Stronnictwa Ludowego, która ma artykuł 46 i tam w punkcie 4 jest dokładnie to samo. To znaczy, że nie tylko można ograniczyć ludziom poruszanie się z powodów tam tych chorób, ale może to zrobić na terenie całego kraju rozporządzeniem minister zdrowia, a na terenie konkretnego województwa rozporządzeniem wojewoda. Jest dokładnie ten sam przepis. Powód jest... Przepraszam, jedna uwaga, Staszku, bo to jest dokładnie to, czego ja się czepiałem przy lockdownach. Tam jest przepis o możliwości ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się. Nie ograniczenia przemieszczania się w ogóle. Wokół tego były spory. Ale to nie, też nie, jest... Nie, nie, ale to tak, dokładnie. Można ograniczyć przemieszczanie się. No, przecież ja dokładnie pamiętam ten przepis, ponieważ pisałem o tym bardzo dużo tekstów w czasie lockdownu. On tak brzmi. Ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się. Sposobu. Nie przemieszczania się w ogóle. Nie, nie. Ale, dostępu do różnych miejsc, ale zajrzyj do ale nie, no to pamiętam dokładnie, pamiętam jak ta ustawa brzmi. Ja zaglądałem natomiast wczoraj. Natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy zostały wprowadzone właśnie bezprawnie, bo bez należytej podstawy ustawowej, takie ograniczenia w czasie lockdownów rozporządzeniami, to wtedy obecna opozycja nie miała z tym żadnego problemu. Uważa i mało tego, no przecież oni uważają, że nadal powinno coś takiego wejść, bo przecież epidemia, no więc trzeba lockdown znaczy, wprowadzić. Nie uważają tak, bo PiS tak nie uważa. Jakby PiS tak uważał, to by... Ale zostawmy problem o epidemii jest za chwilę. Rodzaju, że to, co oni nazwali konstytucyjnymi prawami, można ograniczyć rozporządzeniem i to jest komedia po prostu. I potem wszyscy się nadymają, że przecież to jest niemożliwe. Ale... No nie, rozporządzeniem właśnie nie można. Oto był cały spór wokół lockdownu. I dlatego no, panowie, sądy wydawały wyroki nie, uchylające mandaty. Przecież ta ustawa jest aktualna. No. Nie będziemy, nie ustalimy tego teraz i mówię o epidemii ona za obowiązuje. Chwilę. Natomiast wracając do granicy. A tam nie ma takiego zapisu. Liczę na to, że Agaton jakoś wyjaśni postępowanie opozycji w inny sposób. Logiczny, rozsądny i polityczny. Co oni chcą osiągnąć w ten sposób? Znaczy no, tutaj moim zdaniem popełniają, to jest tam teraz wielkie słowa brak zaufania. No wiadomo, że sobie nie ufają, no, ale to jest nic nowego i polaryzacja narasta i jak nie ma innej metody uprawiania polityki, tylko polaryzacja. Ta polaryzacja radykalizuje się coraz bardziej i to też widać przez pryzmat zaufania. Moim zdaniem Platforma przede wszystkim stała się zakładnikiem błędu taktycznego, który popełniła na początku. Czyli nie docenili skali kryzysu i uznali, że takie ułańskie szarże, jakie uprawiali Franek Sterczewski czy Joński ze Szczerbą, to jest właściwy sposób radzenia sobie z tym kryzysem. No i jak powiedzieli, a nigdy w sumie się tego Sterczewskiego nie odcięli, czy od Jońskiego ze Szczerbą. Podobno Jachira została na dywanik wezwana. Ale w sprawie Jeszczewskiego, tego nie, Szczerby? Nie, chyba w czy... sprawie śpiewania... No, ale to jest inny temat trochę. Znaczy, no to, ten, no, masz rację, tak, bo to jest Sterczewski, Tusk powiedział, że Sterczewski źle robi i Sterczewski powiedział, no i co z tego, ja będę robił co chcę i potem jeszcze to 3 razy powtórzył i żadnej konsekwencji nie ma. No proszę zobaczyć, uwagi, jak Franciszek Sterczewski urasta do rangi twarzy Platformy Obywatelskiej i nie ma żadnej absolutnej kontroli nad tym człowiekiem, łącznie z Donaldem Tuskiem, mimo że go przecież upomniał z mównicy. Także widać, że Platforma stała się zakładnikiem własnej strategii, a moim zdaniem to jest błędna strategia, bo akurat PiS ma kilka realnych kryzysów, z którymi teraz się musi zmagać i co najmniej 2 z tych kryzysów można bardzo precyzyjnie wskazać winę rządu i bardzo precyzyjnie go za to spunktować i zabierać mu w ten sposób polityczny tlen i odejmować punkty, a tutaj powinni zachowywać się dokładnie na odwrót, czyli pokazać, oni nie powinni czekać, żeby zagłosować przeciwko takiej ustawie. Oni powinni sami zainicjować protest, zaprosić, tworzyć. Tutaj moim zdaniem polityka może być tylko i wyłącznie jedna i moim zdaniem Platforma robi strategiczny błąd, już nawet nie tyle taktyczny, co strategiczny, bo będzie to miało efekt wyborczy, bo nie dość, że będąc w kontrze
polaryzacyjnie nakręca PiS-owi temat granicy, który jest dla PiS-u ewidentnie korzystny, to uruchamiając tutaj spór wokół tego tematu, siłą rzeczy sprawia, że i narastająca czwarta fala pandemii przestaje być tematem. Kto w ogóle zwraca uwagę na czwartą falę pandemii? Zwraca uwagę na inflację, na szalejące ceny, na 2 tygodnie załamania się kursu złotego, 2 tygodnie załamania się kursów giełdowych? No nie, to nie jest tak, bo Agaton, że to nie jest temat. To jest temat też. Ale no, to jest temat, ale zgadzam się, że jest to temat. No wszystko jest tematem, ma, tylko że granica jest absolutnie, granica absolutnie wysysa wszystko. Gdyby tutaj opozycja stanęła z PiS-em w jednym froncie, przeprosili za Franka Szczeskiego, przeprosili za Jurskiego ze Szczerbą, przeprosili za głupie piosenki Jachiry i powiedzieli tak, sytuacja, myśleliśmy, że to nie tak, źle zdiagnozowaliśmy sytuację, oprzywiście PiS ma rację, razem budujemy. Ale kto by mógł to zrobić? Mógłby to zrobić Tusk teoretycznie, ale Tusk zniknął, co też jest ciekawe. Bo Tusk moim zdaniem cały czas widzi, że twarzą w tej sprawie jest Franciszek Sterczewski. A on widzi, że nie ma narzędzi, żeby go... Podobno to usłyszałem o Sterczewskim, to jest niesamowite. Podobno już ma rzeczywiście swój bardzo pokaźny fanklub w Poznaniu, że on w tym momencie może liczyć na jakieś 40-50 tysięcy głosów w samym Poznaniu. To jest potężna liczba. No to parlamentarzyści z wieloletnim stażem mają 10-krotnie mniejsze wyniki. Tak, a to jest, Poznań choruje. On jest 32-33-letni chłopak, który buduje sobie już mały polityczny pomnik, że niedługo będzie myślał w kategoriach walki o prezydenturę, bo to widać, że ta metoda polityczna działa, że Platforma przy okazji tonie, no to tym gorzej dla Platformy, a Franciszek Sterczewski jest świetny. A Donald Tusk się schował, no bo to Franciszek Sterczewski rządzi Platformą, a nie on. I on jest tym moim zdaniem przerażony, bo on nie ma nic dobrego do powiedzenia. No raz ochrzanił Sterczewskiego, nic nie pomogło. Musiałby to zrobić drugi raz, to już idzie w ogóle... Znaczy pomogło, bo oni dali komunikat razem z Klaudią Jachirą Donaldowi, przepraszam, że taki w tym sensie spieprzaj dziadu. No tak, a to wykopkowane będzie oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że Donald Tusk wie, jak się w tej sytuacji może zachować, ale nie wie, czy partia go w tej sytuacji posłucha, moim zdaniem. W związku z tym lepiej nie odzywać się wcale, niż cokolwiek powiedzieć, bo cokolwiek powie, może być albo przez swoich, albo przez tamtych odczytane źle. Bo Platforma sobie wyhodowała taką klientelę bardzo pracowicie, począwszy od słynnego puczu tak zwanego w 2016 roku. Właśnie klientele, no wtedy jeszcze to była Joanna Mucha, teraz Jachira ją dobrze zastąpiła chyba. Lepiej Joanna przebiła, Mucha przeszła na inne pozycje, przebiła właśnie Sterczewski, ale to było hodowane. No i teraz Donald Tusk przyszedł. Przede wszystkim te 40-50 tysięcy targetowych to w Poznaniu, to targetowi Widzowie, Raśpu i TVN-ów. Ma po prostu segment takich wyborców i rzeczywiście zgadzam się z Agatonem, że no, co on by mógł zrobić? Co Tusk realnie może zrobić? No mógłby zadziałać stanowczo, po prostu wywalić Sterczewskiego z Platformy, tylko że on nie podejmowałby... On w ogóle nie jest z Platformy. Nie, z klubu Platformy. No z klubu, mam na myśli. I wtedy no, podejmowałby ryzyko, no właśnie, że automatycznie traci jakiś segment, który już został wyhodowany i on jest. Więc Tusk robi to, co robił zresztą zawsze, również wtedy, kiedy był premierem. On w trudnych sytuacjach był idealny w chowaniu się. Po prostu chował się i przeczekiwał. I ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście taka zła taktyka z czysto politycznego punktu widzenia. To ma szerszy kontekst. Tusk przyjechał tu 3 lipca z takim przesłaniem, że wszystko im się wali, w sensie tam kryzys z Komisją Europejską, z TSUE, z Krajowym Planem Odbudowy, z Funduszem Odbudowy, plus te wszystkie zagrożenia w polityce zagranicznej. No i zacierał ręce, świetnie, zaraz tu ich rozłożymy na łopatki, przecież te wszystkie przymiarki do wcześniejszych wyborów. A potem się okazało, że przyszedł realny kryzys, gdzie chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa państwa. I oni nagle tak, o matko, i co z tym zrobić teraz? Jest można tylko jedno, i to już czytałem i u Sikorskiego, i u Sienkiewicza, i innych, to znaczy uznać, że po prostu Łukaszenko dogadany z Kaczyńskim tak zrobił to na prośbę Jarosława Kaczyńskiego i specjalnie po to, żeby PiS-u władzy utrzymać. Są też i inne teorie, ale dyskusja, czy jest dogadany zajmiemy. Kaczyński jest z Łukaszenką, czy z Putinem? Tego no, ale wiem. W każdym razie, że to Putin kazał Łukaszence, żeby ratować putinowski PiS w tym. A inne teorie też są, a u nich po przerwie.